Chciałem dzisiaj powiedzieć, mam nadzieję, naprawdę krótką konferencję, taką, która... ale poważnie, nie, na pewno będzie krótko. Która będzie tylko zachętą do tego, żebyście tutaj w tym roku przychodzili i też zachętą do tego, żebyście tak naprawdę coś zrobili w tym roku, niekoniecznie przychodząc tutaj, ale zrobili w swoim życiu. Jeżeli ktoś, a może tak, może zróbmy nie tak jeszcze. Kto jest pierwszy raz na pomarańczarni? Niech podniesie rękę. Ekstra. Ekstra. Słuchajcie, tych pozostałych ludzi, których tutaj nie ma, a chodzili przez ostatnie 2 lata, nie ma nie dlatego, że im się znudziło, tylko oni już wyszli za mąż albo za żonę. Tak zostali przeszkoleni i dlatego to robią. Nie, bardzo się cieszymy, że jest was tak dużo nowych. To jest tak, to jest nasz 3. rok pomarańczarni i to znaczy, że startujecie trochę z pułapu no, takiego zapóźnionego. Ostatnie 2 lata, które tutaj się spotykaliśmy, do tej pory były dostępne do odsłuchania, teraz już nie są. Niestety konferencji z poprzednich lat w sposób oficjalny ściągnąć już się nie da ze strony. Oczywiście pocztą pantoflową i na czarnym rynku możecie je sobie jak najbardziej przekazywać. Nie ma ich dlatego, że za jakiś miesiąc one zostaną wydane na jakimś audiobooku i wtedy będzie można cały ten komplet tam 26 konferencji kupić. Te, które będą w tym roku, te, które tutaj będę mówił, będą zamieszczane normalnie na stronie, więc jakby tegoroczne konferencje będzie można sobie ściągnąć i posłuchać, też przekazać dalej. To szczególnie wiadomość dla wszystkich internautów z Polski, ze świata, którzy nas w tej chwili słuchają. W sensie oni tego teraz nie słuchają, ale jak będą to słuchać, to będzie mi się wydawało, że mówię do nich teraz. Więc będą bardzo szczęśliwi z tego powodu. Słowem tylko krótkiego wyjaśnienia. To, co my to robimy na tych spotkaniach tego typu, które jest w tej chwili, mówię, będzie jeszcze inny typ spotkań, to próbujemy czytać, albo raczej ja czytam i próbuję wam o tym opowiedzieć, Księgę Pieśni nad Pieśniami, czyli najlepszy istniejący we wszechświecie instruktaż do tego, jak zbudować związek, jak go nie zepsuć, jak go doprowadzić do najlepszego szczęścia, jak się w nim odnaleźć, jakie tam w tym wszystkim miejsce ma tak fascynująca rzecz, jaką jest seks i 1000 innych spraw związanych właśnie z tą dziedziną. Nie robimy tego w oparciu o cokolwiek, tylko w oparciu o Słowo Boże, czyli o Pieśń nad Pieśniami. Najbardziej genialny tekst, mówię, jaki istnieje na ten temat, a pomagają nam w tym dwaj panowie już nieżyjący, dosyć dawno, czyli Orygenes i Grzegorz z Nysy, to są początki Kościoła, tak zwani ojcowie Kościoła. Więc jak będę się tu czasami powoływał na to, że ojcowie coś mówią, to proszę potem nie pisać do mnie maila, którzy ojcowie z klasztoru to powiedzieli, bo czasem tak dostaję. Nie, chodzi o ojców z Kościoła, z pierwszych wieków Kościoła, którzy napisali komentarze do Pieśni nad Pieśniami. My, posługując się tymi komentarzami i innymi różnymi myślami, które przychodzą do głowy, sobie to tłumaczymy. Więc dzisiaj będzie taka klasyczna, mam nadzieję, że jednak krótka konferencja o jednym zdaniu z Pieśni nad Pieśniami. Jesteśmy w 5. rozdziale, co w ogóle jest całkiem nieźle, jak na 2 lata. Obiecywałem 2 lata temu, że zdążymy przed euro i jest szansa, że zdążymy przed euro, że do czerwca dojedziemy w jakichś takich podskokach albo przeskokach do końca Pieśni nad Pieśniami. Zdanie, które chciałbym wam dzisiaj skomentować i które będzie naszym przewodnikiem na tej konferencji, brzmi następująco. To jest 5. rozdział Pieśni nad Pieśniami, werset 2. Głos mojego umiłowanego puka do drzwi. Otwórz mi, moja siostro, moja mi bliska, moja gołąbko, moja doskonała, bo moja głowa napełniła się rosą i moje kędziory kroplami nocy. Ekstra. Słuchajcie, to jest absolutnie najlepszy istniejący tekst. Jeżeli ktoś go jeszcze nie czytał, szczególnie z tych, którzy są tutaj pierwszy raz i uważa, że tam nie ma nic ciekawego, to proszę to przeczytać koniecznie dzisiaj, od razu. To jest króciutki tekst, kilka rozdziałów, da się to przeczytać bardzo szybko. To jest najpiękniejszy tekst o miłości, jaki istnieje, naprawdę. Jak się nauczycie tego tekstu, w sensie nauczycie się go czytać, nauczycie się go zgłębiać, to macie wszystko, co potrzebujecie do szczęśliwego życia, do szczęśliwego małżeństwa, do szczęśliwego wszystkiego. Dlatego, że w tej książce jest wszystko, absolutnie. Absolutnie. Chciałbym teraz tu powiedzieć właśnie, że ci, którzy nie wiedzą, o co chodzi, zachęcam do odsłuchania poprzedniej konferencji. Nie mogę tego powiedzieć, bo nie ma jak, więc ewentualnie możecie poszukać na tamtych różnych wrzutach albo innych chomikach i tam się tym zająć. Słuchajcie, o czym chciałem wam dzisiaj powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć dokładnie o tym, co chwileczką widzieliście na tym filmiku. W sensie nie będę opowiadał tam o Mariuszu Radziu i Mateuszu i kobietach, które się tam pojawiły, tylko chciałem powiedzieć o pewnej rzeczywistości, która tam dosyć jasno została uklarowana, a która, myślę, na początek tego roku będzie nam bardzo potrzebna. Ta rzeczywistość nazywa się, najkrótszym słowem mówiąc, podryw.
I to będzie jakby temat tej wstępnej konferencji. Słuchajcie, startujemy w nowy rok akademicki i to naprawdę warto potraktować jako taki nowy start, nie? Bez względu na to, czy jesteś na pierwszym roku i rzeczywiście to jest dla ciebie nowy start, bo startujesz zupełnie nową rzeczywistość i wydaje ci się, że właśnie tu będzie najbardziej niezwykłe 5 lat i tu spotkasz tego najbardziej niezwykłego i tam najbardziej niezwykłą. Albo jesteś już po piątym roku i już zupełnie nie idzie i ciągle sam i już nie masz żadnych perspektyw. Życie mija, ja niczyja i tak dalej, nie? Jakby bez względu na to, w jakiej jesteś sytuacji, to dzisiejszy dzień, 20 bodajże pierwszy, tak, października, pierwsze spotkanie pomarańczarni, to jest dla ciebie zupełnie nowy start. W sensie, jeżeli jesteś w związku, to nie. To jakby nie tak, że masz rzucić tego tam, z kim jesteś, czy tam, z kim jesteś. No chyba, że rzeczywiście trzeba rzucić, wtedy rzuć. Ale jeżeli nie trzeba rzucić, to broń Boże. To jest szczególnie dla tych, którzy nie są. Którzy marzą, tęsknią, pragną i w ogóle chcą i nie mogą i tak dalej. Znaczy, może mogą, ale to w sensie to nie wychodzi. Że to się ciągle nie przydarza. Słuchajcie, dlatego chciałem o tym podrywie, bo to jest, trzeba się poderwać. Jakby nie w tym sensie, żebyście mi się tu podrywali w tej chwili nawzajem. Chociaż w sumie czemu nie? Po zakończeniu spotkania, ale żebyśmy się poderwali. Jakby, słuchajcie, trzeba wyjść z marazmu. To jest w ogóle pierwsza podstawowa rzecz do wszystkiego. W szukaniu związku, w szukaniu małżeństwa, w życiu, w planach, w czymkolwiek. Wychodzimy z marazmu, czyli się podrywamy. I chciałbym dwa słowa o tym. Słuchajcie, dlaczego coś takiego jak podryw to jest w ogóle coś cholernie ważnego i w ogóle przez Pana Boga wymyślonego? Nie wiem, czy wiecie, jak funkcjonuje rzeczywistość... Możecie się uspokoić, odpowiedzialni? Te pomarańcze mieliście nie jeść, tylko mieliście je rzucać w ludzi. Mamy tam, no, 3 osoby tu. Jest tam 8 pomarańczy, za chwileczkę oni do was je rzucą, jak je obiorą. I nie zjedzą wcześniej, miejmy nadzieję. Słuchajcie, dlaczego w ogóle o tym podrywie chcę mówić? Mamy jedną taką różniącą nas cechę od zwierząt, którym jesteśmy poniekąd też i myślę, że rzeczywistość seksualna często nam się trochę z tym wiąże i trochę dlatego z nami wygrywa, która się nazywa wolność, nie? I to myślę, że wiecie. U zwierząt wszystkie takie rzeczy jak instynkty właśnie do przekazywania gatunku i do niewymarcia działają na zasadzie mechanizmu, nie? To się po prostu wydarza. To nie jest tak, że jakiś tam psiak siedzi i myśli, kurczę, bym kogoś zarwał, nie? Jakąś bym tam... No nie chcę powiedzieć suczkę, bo to będzie strasznie źle brzmiało. Psinę! Psicę, nie wiem. Tą drugą wersji psiowej żeńską. Że jakoś bym ją tam zerwał. No psiak tak nie myśli, nie? To jest tak, że on to ma zakodowane jako od Pana Boga taki pomysł, który tak funkcjonuje, że nie wiem, przychodzi marzec i wiadomo, że koty będą się darły po nocy na wszystkich dachach i że jak każdy kot zobaczy kotkę, no to wszystko tam działa tak jak trzeba, skończy się marzec, koło kota będzie przechodziła najlepsza kotka, no i nic, nie? Absolutnie go to nie rusza. U nas tak to nie działa. Znaczy, działa i nie działa. Otóż, słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my jesteśmy półautomatem. Dosłownie. To jest absolutna antropologia chrześcijańska. Większość naszych rzeczy, które mamy jako główne nasze takie idee życiowe, to są półautomaty. Coś taka pralka półautomatyczna, że trochę działa z automatu, ale kiedy się automatu nie pchnie, to już nie podziała. Że jak się tym automatem nie pokieruje, to nie będzie. Mamy takie rzeczy w naszej sferze takiej tej związkowo-seksualno-uczuciowo-przyciągającej do innych, które działają z automatu, nie? No i to wiecie. Że wystarczy, że pojawi się obiekt, który podchodzi pod wasze tam wymagania takie kobieco-damskie, Boże, kobieco-damskie, kobieco-męskie, kobieco-męskie, nie powiedziałem tego, kobieco-męskie, no to w nas się to uruchamia automatycznie, nie? To nie jest tak, że trzeba się do tego zmusić zazwyczaj, tylko tak to działa. Ale mamy nad tym władzę i to nas różni od zwierząt, że jesteśmy w stanie albo to rozbudzić, albo to opanować. Jesteśmy w stanie to stłamsić, albo to całkowicie rozbuchać. I dlatego jakby taka rzeczywistość jak podryw, która nie istnieje u zwierząt, a u nas istnieje, jest czymś strasznie ważnym i do tego, jak do niej podejść, myślę, że warto się nauczyć. I ten fragment, który właśnie przeczytaliśmy, to jest fragment o podrywie. To w taki sposób, tym jednym zdaniem, pieśń nad pieśniami, opisuje całą rzeczywistość podrywu i opisuje ją jak zawsze po prostu super i to jest w ogóle niezwykłe. Zobaczcie, od czego się zaczyna. Głos mojego umiłowanego puka do drzwi. Co to jest za sytuacja? Ci, którzy tu chodzili w poprzednich latach, to wiedzą, że mamy tą naszą, która tam leży na łóżku, ona tam leży już od 5 rozdziałów.
cały czas się tam, znaczy nie, raz wyszła na miasto, tam się pogubiła i potem wróciła, ale generalnie leży cały czas w łóżku i tam zdycha do tego, żeby on przyszedł. I mamy tu w tym piątym rozdziale wreszcie taką sytuację, kiedy rzeczywiście on puka. Zobaczcie, co to jest za sytuacja, że jednocześnie jest już jakaś, no bliskość, kurde, to są tylko drzwi, nie? Ona jest w pokoju, on jest przed pokoju, ale to jeszcze nie jest spotkanie. Jakby to jeszcze nie jest bycie ze sobą razem chociażby w tym łóżku. Dzielą ich te drzwi, jest pewna granica. Ona słyszy jakiś głos, zresztą ona mówi, że to głos puka, nie? To jest w ogóle ciekawe wyrażenie, że głos puka. Nie to, że on puka, tylko jego głos puka. Słuchajcie, to jest jakby początek, który nam od razu to pokazuje, w jakiej jesteśmy sytuacji. To jest dokładnie sytuacja podrywu. To nie jest sytuacja opisująca małżeństwo, bo jeżeli to byłoby to, no to by razem tam już w tym łóżku leżeli, trzeba byłoby opisywać, co tam się dzieje. To będzie za rozdział, w sensie w szóstym rozdziale to się będzie działo. Kiedy ona będzie tam mówiła, co tam się wyprawia. Ach, tam się takie rzeczy wyprawiają. Natomiast tutaj jesteśmy w sytuacji, kiedy tak jeszcze nie jest. Czyli jest pewien dystans. Jest pewna zachęta, jest pewne zaproszenie, które trzeba wykonać i to jest też strasznie piękne, zauważcie, że w tym tekście to zaproszenie wykonuje on, a nie ona. Ona jest w łóżku, a to on jest za drzwiami i puka. Nie odwrotnie, że on leży rozwalony, a ona tam drapie o drzwi. Nie, to jest klasyczny model, absolutnie piękny, klasyczny model, że to on zdobywa, on podrywa, on puka, on drapie, a ona czeka. Za chwileczkę powie, ale jakże mogę ci otworzyć, skoro mam już zdjętą suknię. Ale no, to w ogóle są super sprawy. A to sobie poczytajcie. Słuchajcie, jakby jesteśmy w tym miejscu, mamy taki rodzaj sytuacji. Teraz tak, oczywiście tak jak to wam kiedyś mówiłem, ja wiem, że czasy dzisiaj są takie, że niestety, drogie panie, nie możecie w 100% polegać na tym, że on zapuka, nie? Że no tak jest dzisiaj niestety, że przepraszam panowie, nie chcę was, broń Boże, obrazić, chociaż trochę tak, na takiej zasadzie, żeby was trochę zmotywować, że dzisiaj jest źle z panami dosyć. I z takim, znaczy nie to, żeby z paniami było super, nie, ale z panami myślę jest trochę źle, w takim sensie zaangażowania, inicjatywy i podejmowania różnych wysiłków. Więc jakby to jest absolutna zachęta do tego. Jakby panowie dzisiaj, 21 października, po przeczytaniu tego tekstu, jakby w dzisiejszego wieczoru, ja o tym za chwileczkę jeszcze powiem, dzisiejszej nocy i jutrzejszego dnia, powinno się wydarzyć 150 podrywów. Jakby w twoim życiu. Nie, i to ja mówię zupełnie poważnie. Jakby to nie ma na co czekać, trzeba ruszyć. Ta księga pokazuje, że żeby tam się rzeczywiście coś stało, to on musi do tych drzwi podejść, musi zapukać i to on musi zacząć. Trochę też chciałbym, żeby panie tego posłuchały, bo ja uważam, że panie też powinny trochę podrywać. W takim sensie, bo takie czasy. Nie powinno tak być. Powinno tak być, że powinnyście czekać tam w tych wieżach, tam na 127 piętrze w akademiku. On powinien windą jechać. Ale niestety takich czasów nie mamy i można się albo obrazić na czasy, no albo można trochę zmienić sytuację i też mogłybyście trochę tam zapukać. Więc jakby też tego, drogie panie, słuchajcie, bo myślę, że też trochę trzeba się zaangażować. I słuchajcie, co on mówi? Jak on przychodzi, to że tak powiem, jaki podryw on wykonuje, nie? No on mówi tak, otwórz mi, no to tak dosyć prosto, nie? No facet, nie? Żadnej tajemniczości, żadnej w ogóle tej, tylko otwórz, nie? Otwórz mi, ale potem mówi tak. Moja siostro, moja bliska, moja gołąbko, moja doskonała. A tak na pierwszy rzut oka można powiedzieć, dobra, gościu komplementuje, nie? Próbuję jakimś takim dobrym tekstem zajechać, jakimś dobrym opisem. I oczywiście pewnie tak trochę jest, nie? Ale jakby zobaczcie, że mamy cztery wyrażenia. Ci, którzy tu już trochę chodzą, to wiedzą, że jak mamy cztery wyrażenia, to oczywiście każde wyrażenie nam to oznacza zupełnie inną rzeczywistość i trzeba tego poszukać. Mamy siostrę, mamy bliską, mamy gołąbkę i mamy doskonałą. Mówiąc krótko, ta pieśń nam podaje jakby cztery rejony, cztery rzeczywistości, w których warto by uskutecznić podryw. Tak to nazwijmy. Czyli, że jak powiem, takie cztery pola, z których warto by wystartować, które warto by uczynić takim miejscem, gdzie można komuś w jakiś sposób no, go do siebie przyciągnąć. Co mamy pierwsze, słuchajcie? Mamy moja siostro. Co to może znaczyć? Myślę, że to nie chodzi o to, żeby komuś wmawiać, że jesteś moim rodzeństwem, nie? Bo to jakby no, z tego związku nie będzie. Jak mówisz dziewczynie, że to jest twoja siostra, no to wątpię, żeby zechciała z tobą wejść, jeżeli w to uwierzy, nie? Oczywiście. Chociaż może to jest jakiś tekst na podryw. Nieważne. Że to oczywiście nie chodzi o pokrewieństwo krwi, nie? Jeżeli pamiętacie, w Ewangelii jest taki tekst, kiedy Pan Jezus siedzi tam w domu jakimś, gdzie nauczał, bodajże w Kafarnał, i przychodzą jego matka, bracia i siostry. I stoją przed domem i ktoś mu tam mówi, Panie Jezu, przyszli do ciebie mama, tam bracia i siostry. I wtedy Pan Jezus mówi takie dziwne zdanie, że to nie jest moja mama, to nie są moje siostry i to nie są moi bracia, mimo że są.
Tylko mówi, moją matką, moją siostrą, moim bratem są ci, którzy co robią? Słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Oczywiście nie chodzi mi o to, że masz teraz na podryw tam polecieć z Biblią, nie? I czy słuchasz Słowa Bożego, wypełniasz je? Ja też. Ale o co chodzi? Zobaczcie, na czym to rzecz polega. Pan Jezus pokazuje, że bycie dla kogoś siostrą to jest co robienie. To jest posiadanie pewnego wspólnego mianownika, który się oznacza w pewnej woli. Tu akurat chodzi o wolę Bożą Pana Jezusa. W czym tu rzecz? Otóż słuchajcie, jak chcecie wyruszyć na podryw, to pierwszą rzeczywistością, która ta księga pokazuje, w której warto by, z którą warto by zainwestować, to, że tak powiem, trzeba by zobaczyć, czy między tobą a tą osobą, którą próbujesz poderwać, istnieją takie rzeczywistości, takie pola działania, takie wasze zainteresowania, takie pola waszych fascynacji, gdzie się, że tak powiem, zgadzacie wolą, nie? Ty masz ogromne pragnienie nieustannego, nie wiem, surfowania na Karaibach i ona ma nieustanne pragnienie surfowania na Karaibach. I wtedy możesz do niej przyjść w samych slipkach z deską do surfowania i ona od razu widzi obiekt swoich marzeń. Jakby rozumiecie, o co mi chodzi? Ja to oczywiście trochę banalizuję, ale jakby w czym rzecz? Że nie warto, że tak powiem, wyskoczyć z czymkolwiek i z czegokolwiek i gdziekolwiek, tylko znajdźcie wspólność. W sensie, drogi panie, najpierw się dowiedz od jej 16 koleżanek, tak żeby ona się tego nie dowiedziała, gdzie są jej te miejsca, które ją fascynują i jeżeli to są akurat twoje miejsca, które cię fascynują, bo jeżeli się okaże, że wszystkie miejsca, które ją fascynują, ciebie nie fascynują, to nie zaczynaj podrywu. Ale jeżeli to są te same miejsca, to uderz tam. Słuchajcie, to jest niby księga pieśni nad pieśniami, nie? Jakieś tam Pismo Święte. Czujecie w ogóle, jaki to jest konkret? Jakby jak to jest genialnie przez Pana Boga pomyślane, że on jak do niej startuje, to mówi, słuchaj, moja siostro, czyli jakby chce być z tobą tam, gdzie zgadzamy się w pewnych pragnieniach, tam, gdzie mamy te same cele, tam, gdzie mamy takie same fascynacje, gdzie nasze wole się spotykają. Znaczy, tak się dzieje, jak ktoś ma jakąś fascynację i spotka kogoś, kto jest w tej fascynacji dwa kroki dalej przed nim i może mu ukazać całkiem nowy świat tej fascynacji, to ten ktoś chce z tym kimś być. To dobre. Chłopak się zastanowił. Bardzo dobre. Słuchajcie, pierwsza rzecz. Moja siostro. Drodzy panowie, zróbcie taki research, nie? Zróbcie takie obczajenie. I wystartujcie dokładnie z tych punktów, gdzie znajdziecie w niej fascynację tym, co jej przedstawicie. Druga rzecz. Moja mi bliska. No to bardzo proste, nie? Znaczy, to jest w ogóle taka rzecz, którą ten świat troszeczkę już zapomniał. My mamy takie coś, myślę, dzisiaj w świecie, że następuje jakaś taka pierwsza fascynacja, ona jest zazwyczaj fizyczno-seksualna i dla nas to już jest taki sygnał, tutaj warto, nie? Bo jeżeli ktoś mnie pociąga, to tam warto, jak mnie nie pociąga, to nie warto. Mamy już tak zrobione trochę to w kulturze, myślę. Tak to jakoś funkcjonuje we wszystkich takich tych obrazach filmowo jakichś tam, nie? Że jeżeli ktoś cię nie pociąga tak fizycznie, seksualnie czy jakkolwiek, no to w ogóle zapomnij, nie? Nawet nie ma co uderzać. A jeżeli cię już pociąga, to w ogóle to na pewno jest już to. No bo przecież by tak cię nie ruszało. Słowo bliska nie polega na tym, że mnie pociąga fizycznie. Oczywiście też, to jest jeden ze składników. Tylko być komuś bliskim, no to jest strasznie szeroki zbiór, nie? Spróbujcie, zanim w ogóle dokonacie jakiegokolwiek ruchu, w jakąkolwiek stronę, zanim w ogóle, że tak powiem, stargetyzujecie target, nie? To spróbujcie tak dać sobie trochę czasu, żeby sprawdzić, czy to na pewno. Ja mam takie nasze doświadczenie gdzieś tam jeszcze sprzed zakonu. Słuchajcie, to idzie live nagrywane, tak? Muszę tutaj trzymać pewną linię. Że bardzo często, tak, że tak powiem, takim szybkim odruchem wchodziłem w jakąś taką relację przyjaźni czy wręcz bliskości z kimś, to mi się po miesiącu w ogóle wydawał absolutnie już jakby nie dla mnie, nawet nie to, że właśnie nieatrakcyjny, tylko jakby no nic nas nie łączyło. Okazywało się, że jakby taki ten pierwszy przelot był fascynujący i skończył się w ogóle po miesiącu, nie? No i potem jest dosyć nieprzyjemna sytuacja, bo na przykład jeżeli ta druga strona się znacznie bardziej zaangażowała, no to się kogoś rani, to się kogoś krzywdzi. I teraz mówię, nie chodzi mi, broń Boże, o to, żeby tam teraz czekać 2 lata, nie? I, no bo ja tu czekam, bo ja nie chcę być taki szybki, nie? No niestety tak się dzisiaj dzieje z ogromną ilością ludzi, że czekają w ogóle w nieskończoność bez sensu. To trzeba mieć taki dobry środek. On mówi, moja mi bliska. Czyli jakby dał sobie takie prawo, żeby sprawdzić, że to ona czy ten on, to rzeczywiście łączą nas takie światy, które sprawiają, że to jest mi ktoś, staje mi się bliski. To dlatego na przykład często takie długie przyjaźnie w pewnym momencie mogą się przerodzić w coś niezwykłego. Oczywiście nie to, że zawsze się przerodzają, ale mogą się przerodzić nagle w niezwykłą miłość. Ostatnio dawałem taki ślub, takiej pary, która się zna chyba od, 3. roku życia.
i znali się przez całą podstawówkę i nie byli ze sobą. Zaczęli ze sobą być dopiero na pierwszym roku studiów. Ale właśnie jakby kiedy on na pierwszym roku studiów się zorientował, że to jest coś więcej, to miał ze sobą taki bagaż i mówię, nie chodzi o to, żebyśmy teraz czekali od trzeciego roku życia do 18, nie? Czy tam właśnie od 21 do 38 na przykład, nie. Tylko on już wiedział, tak, tak, jakby to jest mi ktoś absolutnie bliski. Ja go już na tyle znam, na tyle to jest mój przyjaciel, że tutaj na pewno nie będzie takiej wtopy, że się w ogóle rozminiemy, nie? Z tego może nic nie wyjść. Oczywiście, że tak, z takiej bliskości może nie być miłości. Ale taka bliskość daje pewien taki dobry start już. Mówię to szczególnie do wszystkich tych, którzy gdzieś tam mają kogoś już na oku i próbują, że tak powiem, na jakiś łowczyć, nie? To jakby taki lekki moment zastanowienia. Mówię, nie to, żeby czekać miesiącami. Ale czy na pewno? Czy nie bazujesz tylko na takiej fascynacji czysto fizycznej, która się nagle okazuje, że się skończy, bo się pojawi fascynacja mocniejsza fizyczna, inna za chwileczkę. Może tak być. Druga rzecz. Moja siostra, moja bliska. Trzecia. Gołąbko moja. To ci, którzy tu już byli, to już wiedzą, o co chodzi. No tu chodzi o czystość. I ta księga jest absolutnie taka jednoznaczna. Jak my dzisiaj wyrywamy? Jak, drogie panie, często wyrywacie? Przepraszam, że mówię tak do was, bo może to nie wy, ale w jaki sposób? No ciałem. Absolutnie pociągiem seksualnym. To jest strasznie przykre z tym patrzeć na różne panie, które są tak wyeksponowane. To jest jakieś ogromne pragnienie miłości w nich oczywiście, że próbują właśnie tym przyciągnąć. Co on tu w niej widzi? On mówi gołąbko, ty mnie w ogóle nie zafascynowałaś jakąś nieczystością, czymś, co jest, nie wiem, nadużyciem twojego takiego poziomu seksualnego i tak dalej. To nie znaczy, że seksualność jest nieważna. To nie znaczy, że ten pociąg seksualny, ten pociąg fizyczny jest nieważny. Jest strasznie ważny. Tylko nie on jest tutaj dla niego jakby motywem podrywu. Mało tego, dla tej kobiety, skoro on tak ją widzi, to nie było dla niej sposobem, żeby go przyciągnąć. Niestety często jest tak, że to no, znacznie bardziej panie mogą nas przyciągać seksualnie niż my panowie panie. No tak jest. Nie to, że to jest w ogóle niemożliwe, z drugą stroną oczywiście, że jest i to bardzo. Ale nie aż tak. Zastanówcie się, czy tak nie jest. Czy przypadkiem nie wykorzystujecie takich środków. Z nich nic nie będzie. Dlatego, że taki facet da się wkręcić. Jestem, że się da wkręcić. Zawsze da się wkręcić, no matko Boże. No. Tylko, że on się szybko odkręci. I się okaże, że to jest na niczym. Że to donikąd nie prowadzi. On to jest bardzo jednoznaczny. Mówi siostro, mówi bliska, mówi moja gołębico, czyli robimy to w czystości. Robimy to nie budując na tym. Nie negując tego, ale nie budując na tym. I trzecie, moja doskonała. I to jest taki moment jakby no takiego końca, że tak powiem, rozeznania podrywowego. Czy ona cię naprawdę fascynuje? Czy on cię naprawdę fascynuje, bo to jest spełnienie, tak oczywiście na ten moment, twoich wyobrażeń, czy też może działasz tu innym instynktem? No właśnie, 5 lat mija, a ja niczyja. To może on niedoskonały i taki w ogóle trochę marny i w ogóle taki trochę żenujący, ale lepszy taki niż żaden. To już to, co tu wałkowaliśmy latami. To jest tylko taki skrócik tutaj. Czy przypadkiem tak nie jest? Czy przypadkiem, kiedy się zgadzasz, droga pani, na jakiś tani podryw, to czy przypadkiem nie obniżasz swoich standardów? Drogi panie, czy jeżeli startujesz gdzieś, to czy przypadkiem nie masz takiego wrażenia od samego początku, że może to i fajne, ale to nie jest mój ideał? I oczywiście, że tu można popaść w drugą skrajność, nie? Można mieć tak wyśrubowany ideał, że to Matka Boska się nie załapie, nie? No można mieć. Można mieć tak wyśrubowane jakby standardy tego, kim ten ktoś ma być, ma mieć tyle cech i tyle doskonałości, i tyle talentów, i tyle zalet, że po ziemi nie chodzi taki ktoś w ogóle. W sensie Bóg nie był w stanie kogoś tak doskonałego wymyślić, nie? Byłeś znacznie dalej od Boga w wymyślaniu doskonałości tego kogoś. Może być taka skrajność, ale to nie o to mi chodzi. Nie chodzi mi może o to, żeby właśnie chodzić z taką głową w chmurach, nie wiadomo czego tam oczekując. Tylko myślę, że znacznie częstszy jest drugi przypadek, nie? Że po prostu jedziemy po najniższych standardach, bo lepiej z kimś niż nie z kimś. Otóż nie, lepiej nie z kimś niż z kimś, kto nie jest dla mnie. I o tym będziemy wam tu twardo przez całego opowiadać. Będziemy sobie tu stawiać dosyć wysokie standardy, bo tylko tak będziecie szczęśliwi. Tylko tak dojdziecie do czegoś, co w związku jest niezwykłe. Słuchajcie, to o co mi tu chodzi. Macie tu 4 jakby takie rejony, które warto, że tak powiem, uruchomić, kiedy chcecie pomyśleć o tym, czy w ogóle zacząć jakąś inicjatywę, a jeśli ją zacząć, to w jakich dziedzinach. Przyjaciółka, w sensie siostra, bliska, gołębica i doskonała. Jeżeli jesteś w tej chwili w takiej fazie, że ktoś taki już jest na celowniku,
to spróbuj sobie dzisiaj dołożyć te cztery rejony. Jeśli wszystkie ci się już w miarę zgadzają, nie to, że tam w 100%, wiadomo, że nie, ale tak z grubsza, nie? Bardziej niż mniej. No to sru. To dawaj. Ale jeśli nie, to może nie. I nie dlatego, że bo dostanę kosza. W ogóle dostanie kosza to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy w życiu. Naprawdę. Ona nas strasznie dużo uczy. Oczywiście może to zniszczyć, to wiadomo. Ale jeśli dobrze do niej podchodzi, ona strasznie dużo uczy. Ona daje dobry dystans do siebie. Ale wcześniej, żeby się nie narazić na niepotrzebną krzywdę, na niepotrzebne odrzucenie, na takie, które wcale się nie musiało wydarzyć, to spróbuj sobie to zbadać przez te cztery. Przez te cztery jakby rzeczywistości. To nie tak, że daje ci to już pełny sukces, na pewno to będzie to, nie? I na pewno jak mi się te cztery zgadzają, to już jest mogę moja żona, od razu może następnego dnia brać ślub, nie? Bo mi się zgadzają te cztery. To jest w ogóle dobry tekst na podryw. Przychodzisz z tymi czterema rzeczywistościami, mówisz do niej, siostro bliska, gołąbko doskonała, mówisz, że to wszystko ci się zgadza i że to jest po prostu twoja. To jest dobry tekst, myślę, w ogóle. Może niepotrzebnie to mówię, ale ja bym na to poleciał. W sensie... spróbujcie o tym tak pomyśleć. W sensie nie o tym, co teraz powiedziałem, tylko... tylko o tych czterech rzeczywistościach. Czy tak próbujecie, czy tak uderzacie i czy nie warto tego wcześniej sprawdzić? Jeżeli tak, to ja daję wam duże szanse na to, że coś się uda. I jeszcze jedna rzecz tutaj. Słuchajcie, jakby też w ogóle poza tym takim całym, nazwijmy to pewnym takim teoretycznym patrzeniem, to nazwijmy to po prostu inicjatywa. Zobaczcie, jak ten tekst się kończy. Ten, jak tam do niej mówi, nie? Najpierw tak mówi prosto, nie? Tak po chłopsku, otwórz te drzwi. Potem mówi, dobra, trochę przesadziłem, tak na grubiańsko nie pójdzie, to powiem parę komplementów, nie? Bliska, siostro, pojechał trochę komplementami. Widzisz, że chyba trochę nie działa. No to mówi, pojadę, kurczę, jeszcze lepiej. Bo moja głowa napełniła się rosą i moje kędziory kroplami nocy. No to jest taki Rodrigo, nie? Opalony, umięśniony Rodrigo z kędziorami. To mieliśmy to w pierwszym rozdziale, nie wiem, czy pamiętacie o tym, tego gościa, który tam te olejki spływały po klacie, jak żeśmy o tym mówili. To jest absolutnie piękny tekst, wiecie, nad pieśniami. To jest właśnie ten gość. Rozchłostana koszula, rosa we włosach. On mówi, no pojadę na Amanta, nie? Po prostu. Znaczy, w czym rzecz? Panowie, kurka, no inicjatywa, no. I to nie chodzi mi o romantystykę, bo to nie musi wszystko pójść przez romantyzm. Słyszałem jakiś taki tekst, gdzie na nie opowiadała, znaczy dziewczyna, już żona. I jak pytałem ich, jak się poznali, to ona mówi, że facet wziął ją takim tekstem. Spotkali się, nie pamiętam gdzie tam, no gdzieś tam zupełnie przypadkiem. I pierwszy tekst, jaki do niej rzucił, jak się mieli poznać, to powiedział do niej tak. Jestem Jarek, jestem ze wsi, się tego nie wstydzę. Słuchajcie. Jest pierwszy tekst, którym gość pojechał. I prawdopodobnie nawet nie miał takiego poczucia, że on podrywa, przypuszczam. I to nie było romantyczne, to było toporne, nie? No w ogóle, no zero w ogóle jakiegoś błysku w tym. Ale ona mówi, że to ją tak wzięło. No są małżeństwem, słuchajcie, i wydaje się, że są małżeństwem dosyć szczęśliwym. To się nie zanosi się na żaden rozwód. Jakby, panowie, bo strasznie was błagam, ja to mówiłem też jakiś czas temu już, jakby uruchomcie wszystkie pokłady waszej inicjatywy i takiego waszego no, zaangażowania, nie? Jest tyle takich strasznie żenujących sposobów, na które to się dzieje w dzisiejszej kulturze, że gdybyśmy jakby wprowadzili wreszcie coś świeżego i coś nowego i coś takiego, co miałoby jakiś błysk, to byłoby super. Bo ja to szczerze mówiąc, jakby jak patrzę na te niektóre filmy i patrzę na to, co się tak proponuje w tej kulturze, to jest tak żenujące. No takie teksty typu, nie, tam podchodzi chłopak do dziewczyny, to się ostatnio też jakiś film oglądałem, i mówi do niej, bolało? A ona tak mówi, ale co? No jak spadłaś z nieba, no nie? No, to jest jakaś absolutna żenada w ogóle. Nie wiem, może takie teksty mówicie, więc może teraz się tu narażam, ale uważam, że to jest absolutna żenada. No taka absolutna. Są oczywiście... Twój tekst? Wyjdź. Oczywiście jakby są, mogą być, nie chodzi mi o to, że wszystkie teksty muszą być romantyczne, że wszystkie te sposoby muszą być jakieś tam nie wiadomo jak wymyślone, tylko chodzi o pewną klasę, nie? Wszedł jest taki tekst w Beczce w zeszłym roku, który się pojawił, który strasznie uważam jest sympatyczny. Mieliśmy taką sytuację w zeszłym roku, że 7 facetów z Beczki poszło do Dominikanów, nie? Do naszego zakonu. Wstąpiło do nowicjatu, zostało już tylko 2, spokojnie, nie? Ale jakby
Wstąpiło siedmiu. No i zrobił się taki popłoch, nie? W takim sensie, no bo w Wersce nie ma jakoś tam strasznie wielu facetów. Jest to dosyć populacja żeńska, więc jak siedmiu już poszło, to jakby 3/4 poszło, nie? Oczywiście trochę przesadzam, ale jakby no, zrobił się taki mały popłoch, że jakby, kurde, takie najfajniejsze ciacha idą do zakonu, nie? I wtedy faceci wymyślili taki tekst w Wersce, że jak jakaś dziewczyna tam rozmawia z jakąś dziewczyną, to mówi do tej dziewczyny, słuchaj, bądź dla mnie miła, bo pójdę do zakonu. I oczywiście w tym jest pewien urok, nie? To jest jasne, ale jakby nie o to mi tylko chodzi. Jakby panowie, czy naprawdę nie stać nas na to, żeby jakby ruszyć takie rzeczy niezwykłe i w to, żeby zaczęło się jakby zdobywanie, a nie jakieś takie marne sprawy jak dyskoteka, alkohol i szybki seks? Jakby ja nie widzę w tym żadnego pociągającego sposobu na to, żeby potem opowiadać swoim dzieciom, jak się zapyta dziecko, jak poznałeś mamę, jej opowiesz, że się po prostu skraliście na dyskotece i obudziliście się potem w łóżku w szóstkę i próbowałeś rozeznać, która to jest ta akurat, z którą pani się ożenić, nie? Ja nie widzę w tym nic romantycznego. Może nie wiem. Może ja nie jestem jakoś bardzo stary, ale może już jestem po prostu stary. Ale nie widzę w tym nic fajnego. Ja na przykład, znowu, przed zakonem, uważam, że najlepszy taki moment, jaki zrobiłem w podrywie, pochwalę się teraz. Była taka dziewczyna, która mieszkała w takiej dzielnicy, nazywa się Pochulanka. Jest to z takiej miejscowości Mieszków, jest ta dzielnica, nazywa się Pochulanka. Była tam taka dziewczyna, która strasznie mi się podobała, dosyć dobrze się znaliśmy. Mieliśmy jedną taką fascynację. Ja jestem wielkim fanem roku 1984 Orwella. Uwielbiam tę książkę, po prostu absolutnie... Spokój! Absolutnie ją uwielbiam i ta dziewczyna też strasznie wybiła. Mieliśmy dużo takich sytuacji, kiedy do niej rozmawialiśmy, jakoś tam to wyszło na jakichś tam, nie wiem, zajęciach, na czymś tam, to było w ogólniaku, jakaś czwarta klasa ogólniaka. Natomiast nie byliśmy parą, jakby była jakaś taka fascynacja, ale nie. I wtedy stwierdziłem, że trzeba jakoś tam zarwać. I sobie uważam, że zrobiłem rzecz w ogóle absolutnie fenomenalną. Jakby wtedy, nie no, naprawdę. Słuchajcie, przekupiłem woźnego w mojej szkole, ale mówię to zupełnie poważnie, nie bujam teraz. W sensie załatwiłem z nim, żeby mnie wpuścił wieczorem do szkoły i wiedząc, w jakich klasach ona będzie miała zajęcia następnego dnia, na tablicy wywiesiłem takie napisane ręcznie kawałki z wypisanymi fragmentami z tej książki, które dotyczą, kto pamięta, jak się nazywają bohaterowie 84? Fascynaci! Winston i Julia! Kończą bardzo tragicznie, ale to nieważne. Wypisałem w tych klasach, w których miała takie wielkie tablice ręczne na takich kartkach papieru, te fragmenty, gdzie Winston i Julia się poznają, gdzie się zakochują. Ostatni fragment to był w klasie biologicznej, gdzie się kochają. I słuchajcie, ona wchodząc do klasy, tam w dwóch się chyba nie udało, bo nauczycielki miały wcześniej zajęcia, więc to zerwały, ale wchodząc do klasy, widziała te teksty. Słuchajcie, ona się w 2 sekundy zorientowała, że to ja. Mimo, że nie byliśmy w żadnym związku, potem byliśmy w związku. Naprawdę, przez rok. I potem poszedłem do zakonu. Poważnie. Poważnie. Byliśmy przez rok w klasie maturalnej ze sobą. Ja uważam, że to było po prostu przeromantyczne, przecudowne, przedoskonałe. Jestem z tego dumny. Drodzy panowie, czy macie takie akcje na koncie? Jakby po prostu czy macie? Czy takie rzeczy robicie? Ja wiem, że to się wydaje wszystko takie, no dobrze, się ojciec naoglądał filmów albo czegoś tam i teraz tu próbujemy, ale nie, no wy macie, panowie, taki potencjał w sobie takich rzeczy, tylko prawie nikt tego nie robi dzisiaj, bo mamy taką kulturę, że to nie trzeba, bo kultura jest tak seksualno rozbuchana, że w ogóle nie trzeba, bo i tak się wszyscy pociągamy, i tak się spotkamy gdzieś tam w takich zupełnie prowizorycznych warunkach, więc nie trzeba w ogóle się starać. Kurde! Ja bym chciał ogłosić taki konkurs dla panów. Mówię zupełnie poważnie. Na najlepszy podryw. I czekam na maile. Ale warunek jest jeden. Zrealizowane. Że nie to, że sobie wymyśliłem. I wymyśliłeś tak, że tego się nie da zrobić, nie? Bo nie wiem, co by się musiało stać. No nieważne. Tylko takie, które wymyśliłeś, zrobiłeś. I nieważne, czy ci się udało, czy nie. I absolutnie tutaj obiecuję, że ufunduję jakąś mega w ogóle zarębistą nagrodę dla najlepszego podrywu. Ale zrealizowanego. O! To jest ten duch, to jest ta postawa. To jest to. Vaterland. To jest absolutnie to, słuchajcie. Nie, to jest dokładnie to podejście. I mam nadzieję, że nie chodzi mu o tą nagrodę, tylko o... Nie, słuchajcie, nie. Powiedzmy, umówmy się na przykład, miesiąc sobie dajemy. 21 listopada.
Jak przyjdą dwie odpowiedzi, to będzie to znak tylko jednego, słuchajcie, że stan facetów jest żenujący. No tak, powaga. Oczywiście może być taki, że ktoś po prostu właśnie w tej chwili myśli, że jestem idiotą i nie będzie z idiotą rozmawiał, nie? Jakby taką wersję też przyjmuję, ale nie obrażę się, jakby żaden problem. Ale panowie, jakby proszę was o to, jakby zróbmy coś, kurde. Zresztą nie, półtorej roku temu miałem też taką konferencję, gdzie tam część konferencji była właśnie o takim zaangażowaniu. I wtedy rzuciłem takie hasło właśnie, że panowie mają dzisiaj wieczorem przejrzeć swój notes, taki tam, wyobrażając sobie, że w ogóle, że panowie mają taki notes, nie? Gdzie mają telefony tych dziewczyn. W ogóle słyszałem dobry tekst, podryw na telefon. Przychodzi gość do dziewczyny i mówi: słuchaj, wiesz co, zgubiłem swój numer telefonu, możesz dać mi twój? Gdzie? Też by mnie to wzięło, wzięłoby mnie to. Gdzie mają wypisane takie swoje potencjalne kandydatki i prosiłem, żeby zadzwonili tego samego wieczoru do tych dziewczyn, bo wysłali SMS-a, jakby jeżeli nie mogą się przełamać w takim sensie wcześniej, nie? Że nie mogli się tak odważyć. I potem jedna z odpowiedzialnych pomarańczalni, wtedy Kama, która była odpowiedzialną, mówi: ojciec, 46 SMS-ów dostałem tego wieczoru. Ale słuchajcie, no to jest właśnie to. Zapytałem, jak odpowiedziała, 40, tam było 6, tak? 46 razy nie. Nieważne! 46 gości nauczyło się być bardziej mężczyznami, bo spróbowali, dostali kosza i się, miejmy nadzieję, podnieśli. Panowie, proszę was, jakby to nie będzie tak jak na tym filmiku, nie? Że po prostu będziesz szedł ulicą, a one będą mdlały, nie? No może niektórzy tak mają, ale... ale jak tak po was patrzę... Przepraszam, nie obraźcie się na mnie, to są wszystko żarty, nie? Tak trochę żarty. Dajemy sobie czas. 21 listopada 2011 roku skończy się konkurs na najlepszy podryw miesiąca. Nieważne, czy będzie skuteczny, jeżeli będzie skuteczny, to w ogóle będzie super. Ale czy się w ogóle dokona i czy się wydarzy. Również prośba do panów, którzy są w związkach. Poderwijcie swoje panie jeszcze raz. To jest, uważam, strasznie urocza rzecz. W takim sensie, żeby nieustannie temu, z kim się jest, potwierdzać i to, wyjątkowość tego kogoś. Znam takie pary, które tak robią, które jakby zachowują się co jakiś czas tak, jakby się w ogóle nie znały. Nie dlatego, że się pokłóciły i rozeszły, tylko dlatego, że chcą sobie jakby odświeżyć wszystko to, co ich jakby połączyło na samym początku. Albo może te pary, które są już parami, pomyślcie, czy w ogóle macie takie sposoby, w których odświeżacie waszą miłość. Kiedyś mi taka para opowiadała z Beczki, że mieli takie coś, że robili takie krótkie filmiki z danym słowem, które wiedzieli, jakie to jest słowo, i wrzucali je na YouTube'a. W takim sensie, że ta druga osoba musiała szukać przez wyszukiwarkę filmików z tym słowem, aż w końcu znalazła ten filmik, który miał tam być. Tam było oczywiście coś, co się z nim wiązało, nie? Albo jakaś dramatyczna piosenka, albo jakiś obraz, który ich wspólnie łączył i tak dalej, bo wiadomo, że to jest to. I na końcu było podane kolejne słowo, które było, że tak powiem, śladem dla następnej osoby. I tak się wymieniali cały czas. To było dlatego, że nie mieszkali razem w Polsce. Dlatego, że ona była na Erasmusie w Hiszpanii bodajże chyba. A on był tutaj. No więc nie mieli takiego dostępu. No co zrobili? No to znaleźli taką platformę, nie? Marne, żenujące, uważam, rozkoszne. Absolutnie. Jakby, czy już tamte takie wspomniane kolacje, nie? To słyszeliście, to jest w ogóle genialny pomysł. Że ludzie, którzy są, nie są w jednym miejscu, jedzą wspólnie kolację przez internet, nie? No w takim sensie jest Skype, ona przy stole ma taki autentyczny posiłek, on tam autentyczny posiłek i rębią. Jedzą autentycznie wspólnie i gadają przez Skype. Uważam, że to jest urocze, absolutnie. Jak ich akurat tak się stało, że ich to rozłączyło. Czy tak się w ogóle dzieje? Boże, czy my tak jeszcze myślimy? To jest to, co wam tam mówiłem w ostatnią niedzielę na dwudziestkach. Czy my jakby w jakikolwiek sposób traktujemy tę rzeczywistość jakoś tak zadziwiająco? Czy to wszystko już jest takie, no właśnie, no. No, bo 3 lata, 4 lata, 5 lat sama, to już się nigdy nic nie zmieni, nie? Bo ja tak samo. W sensie facet tak myśli. Słuchajcie, to u nas nie działa z automatu. Znaczy w ogóle chwała Bogu. Bo jakby nam takie rzeczy działały z automatu, jakby... W ogóle zauważcie, ile jest takich przedziwnych rzeczy, które u nas nie działają, w sensie działają z automatu, a które nam tak dają... Nie, w ogóle bez sensu, że to gadam. Nieważne, przepraszam, poszła mi dygresja bezsensowna. Pomyślcie o tym, drodzy panowie szczególnie, ale też drugie panie. Czy tak jest i czy byśmy mogli coś zrobić, żeby było inaczej? Bo nie chodzi o to, żeby potem, tak jak tam tych dwóch delikwentów, nie, tam sobie pokazać tam 1024 na klikerze, tylko naprawdę chodzi o to, że potem to się kończy z jedynką na klikerze. A wy naprawdę tak wszyscy to chcecie tylko te jedynki. Nikt z was nie chce 1024. No może ktoś chce, ale ja bym w sumie trochę chciał, ale... ale de facto chodzi o tą jedynkę, że wychodzisz z windy i ona tam jest.
I to tylko o to ci chodzi. Absolutnie tylko o to wam wszystkim chodzi. Nam wszystkim o to chodzi. Bo to jest pragnienie, które jest absolutnie w każdym z nas. Błagam was, pomyślcie o tym. Mam nadzieję, że nie było tak strasznie długo. Jest nieźle.